witam z kawusią na balkonie. Oczywiście zbyt długo to na tym balkonie to ja nie postoję, bo jednak niby jest ciepło, no ciepło jak na styczeń, ale wiaterek jest, patrzę, żeby gdzieś ustawić sobie tą kawę, żeby mi nie spadła, wiecie, no tak, wiaterek jest, zimno też jest, bo jest parę stopni, tam nie wiem, 8 może, 8 ma dzisiaj być docelowo, to nie wiem ile teraz jest, bo nie patrzałam. W każdym razie witam Was serdecznie i zapraszam na mojego vlogusia dzisiejszego. Zobaczymy, co tam dzisiaj Gabrysia będzie porabiała, nie? Tym bardziej, że sama nie wiem. No mam tam troszkę do roboty, chciałam zrobić Wam dzisiaj nowe intro. Także jak to już słyszycie, to wiecie, czy było dzisiaj zrobione nowe intro, czy nie. Styczniowe, no. A wczoraj też sobie poogarniałam troszkę na komputerze, troszkę z pamięcią na komputerze powalczyłam. To znaczy pousuwałam to, co niepotrzebne, ale musiałam, wiecie jak to jest. Jak ja filmuję, to ja sobie potem z tych filmików robię zdjęcia do albumu rodzinnego. Także musiałam to porozgraniczać. To tak nie było, wziąć wszystko, zaznacz i usuń. Tylko wiecie, troszkę roboty przed tym jest, no i czasu. Ale wczoraj sobie dałam radę. Rano to zrobiłam. Nawet Wam o tym nie mówiłam, no bo to taka robota normalna, nie? No dzisiaj już mam komentarze ogarnięte rano. Także mam nadzieję, że wszystko się stabilizuje. Na razie piję kawę, nie jem nic, bo czuję pełny brzuszek, można powiedzieć. No, jeszcze tutaj trzeba troszkę powyjadać. Ja wiem, że po co kupowaliśmy tyle, ale to nie chodzi, że tyle, bo to, co jest, to może troszkę poleżeć. Z tym tylko chodzi o to, że na przykład Zbyszek kupił te placki do wrapów. No ja lubię takie rzeczy, ale tak normalnie to się wystrzegam, nie jem. Ale jak już teraz się troszkę złamałam to moje jedzenie i jem troszkę takich rzeczy, jak na przykład sałatkę ziemniaczaną, makówki, no to sobie pomyślałam, zjem to ciasto francuskie ostatnio, te parówki w cieście i tak dalej, to sobie pomyślałam i jeszcze póki jestem w tym ciągu, można powiedzieć, to sobie na przykład dzisiaj te wrapy zrobimy. No bo Zbyszek kupił tu na Sylwestra, miał kupić jedno opakowanie, trzy placki, kupił trzy opakowania. No, wiecie, Wiki to zje potem, tylko że ja bym chciała to teraz jeszcze popróbować, póki jeszcze mogę, bo tak, no najdalej do końca tego tygodnia tak sobie będę folgowała, a potem to już wiecie. No ale stwierdziłam, że nie zaszkodzi takie robić przerwy, przynajmniej te 16-godzinne teraz znowu, żeby trochę się dać odpocząć temu żołądkowi, jak takie ciężkie jedzenie je. No, także tyle Wam mówię ja, Gabrysia, o jedzeniu. No, tak się rozgadałam. Wiatr jest, idzie już ochłodzenie. Codziennie będzie chłodniej. Wczoraj było u nas niby 12. Tak szczerze mówiąc, nie wiem ile było na termometrze, ale Wiki mówiła, że jak było słońce, to było 17. A my się w futerkach wybrałyśmy, znaczy się ja, a Wiki w płaszczu ciepłym, wełnianym. Ale byłyśmy porozpinane. Wiki nie narzekała, żeby jej było za ciepło. Mnie się tylko za ciepło zrobiło, bo Wiki chciała wejść do tego, do Rossmana. Jak weszłyśmy do tego Rossmana, to mi się zrobiło za gorąco. To musiałam wyjść, bo mi się aż słabo robiło. No, ale tak normalnie jak chodziłyśmy, to mi było w sam raz, a czasami nawet musiałam troszeczkę przypiąć, bo w rozpiętym płaszczu chodziłam. Troszeczkę tak, wiecie, zebrać go w pasie, bo jak wiało, to tak wiało dookoła pod płaszczem, tak na nerki. Chociaż płaszcz długi, prawie do kostek, ale jednak to nie jest taka pogoda, wiecie. Niby ciepło, ale wiatr jest zimny. No. Także u mnie jeszcze są dekoracje świąteczne i jeszcze będą do 2 marca. Marca? Lutego chyba. Lutego, co ja gadam? Do marca. Matko. No, to do 2 lutego będą jeszcze te dekoracje. No myślę, że tam 2 albo 1, jakoś tak na przełomie stycznia, lutego zacznę to wszystko chować, nie? No. Także jeśli ktoś nie lubi takich dekoracji i sam u siebie już pochował wszystko,
No to mam nadzieję, że nie będą was raziły u mnie te dekoracje, bo ja się zamierzam cieszyć nimi przez cały styczeń. No, prawdą jest też to, że choinkę dopiero ubieraliśmy właściwie dzień przed Wigilią. No, także się trzeba też tym nacieszyć, nie? No dobra, bo taki długi wstęp, a tylko widok na choinkę i karmik. Jeszcze, żeby ta choinka tu była oświetlona, ale nie. Już na niebie nie jest tak jak wczoraj, już się chmury pokazują, chmurki takie drobne. Wiaterek jest, no wraca takie normalność, myślę, nie? Wiem, że to co dzisiaj jest, ta temperatura, to też jeszcze nie jest normalność, ale idzie ku normalności bardziej naszej, polskiej. No, jakbym to powiedziała 30 lat do tyłu, to by mnie wyśmiali. Gdzie tam w styczniu normalność przy temperaturze tam 8 stopni, czy nawet plus 4, nie? No, ale czasy się zmieniają, klimat się też zmienia, niestety. Bo lepiej by było, jakby było tak, jak było tak, jak było wcześniej. No ale cóż. Dobra, to na razie wszystkiego dobrego. Ja piję kawkę i zastanawiam się, co tu zrobić. Może zrobię ten, wiecie, to intro. No, to na razie. Popatrzcie, co ja tu widzę. Kwiatuszki. Ale to dobre, wyżej też jeszcze są, widziałam. No. Idę sobie na spacerek. Merka znowu. Mam nadzieję, że będzie w miarę. Czekajcie, przechodzę przez ulicę. Weszłam sobie dzisiaj sama na spacerek, żeby jeszcze skorzystać z ostatniego dnia takiego, bo potem to już będzie, ma być chłodniej, przede wszystkim deszczowo. Także idę tutaj znowu wzdłuż żywopłotów i mam nadzieję, że dzisiaj ptaszki będzie słychać. Ja nie wiem, w kamerce to bardziej wygląda ten mój bronzer widać niż normalnie w rzeczywistości. No, patyka na razie nie zakładam, dopiero za jakiś czas. Także jestem ciekawa, czy tu będzie słychać dzisiaj ptaszki. Chociaż szczerze mówiąc nie słyszę ich. A jak szłam po drodze między blokami, to słyszałam tam przy jednym bloku tak ładnie świergoliły ptaszki. No, zobaczymy jak będzie dalej. Zamierzam iść na działkę zobaczyć, chociaż tam byliśmy wczoraj. Nie, przedwczoraj. Ale wiecie, to jest taki punkt zaczepienia. Działka, potem przez las. No i po drodze do domu będę miała dino, to kupię sobie ten czosnek i pieprz, jak nie zapomnę oczywiście, nie? No bo wiadomo. No. Zbliżam się do tych żywopłotów, co tu zawsze bardzo dużo ich było. Tych wróbelków, ale nie wiem. Zobaczymy, czy będą. Odwrócę was teraz. I cisza. No tutaj jest bardzo skrócony ten żywopłot. To się nie ma co dziwić, bo nie ma ich domków. One tutaj miały swoje domki. One się chowały w ten żywopłot. Teraz wszystko widać dalej. Tylko taki kawałeczek został tego żywopłotu. I tu ich nie ma. Wyprowadziły się stąd chyba. No, dobra, to na razie kończę. No i witam serdecznie. Oj, tutaj cienie mam na twarzy, ale trudno. Witam się z wami z ogródka, jak widać. Przyszłam, oj, na chwilę. Jeszcze widać, słoneczko wyszło, bo już myślałam, że będzie po ptokach, jak to się u nas mówi, bo już dużo chmur nadciągnęło. Jak wychodziłam z domu, to tak słoneczka nie bardzo było widać. A teraz jestem na działce i słoneczko jest, także jeszcze troszeczkę się człowiek ponaświetla. Jest tak fajnie, spokojnie tu na działce, taka cisza i spokój, że nawet by się chciało chodzić na tą działkę. No w sumie ja na spacer mogę chodzić po lesie, ale w sumie to też taka baza wypadowa na tą działkę, nie? Taki przystanek. Potem sobie lasem wrócę, tak jak wcześniej mówiłam, a teraz sobie tutaj przyszłam i tak tu ptaszki słychać. Tu jest taka przyroda, tak fajnie, tak spokojnie. O, gdzieś tam kogut zapiał, jak chyba słychać było. Jest fajnie. Ja jestem dzisiaj jeszcze przed jedzeniem, moim pierwszym. Mówiłam wam, że chcę jak najdłuższą przerwę zrobić.
wiecie, kabanoski takie małe sobie do torby wsadziłam, nie? Te takie cieniutkie, co to w promocji były w Biedronce. Że jakbym się naprawdę już nie dała rady, to sobie mogę zjeść. Ale chcę przetrzymać jak najdłużej, bo dzisiaj będziemy mieli wrapę. Nie wiem, czy wam już mówiłam, czy nie. Mam tam mięso z rosołu i bardzo dużo tego mięsa. I mamy galaretę, więc galarety już nie będę robiła. A tak sobie pomyślałam, że zagrzeję to mięsko, zrobię te placki, tam trzeba zdaje się podgrzać, muszę sobie przypomnieć, jak się to robi, bo już dawno tego nie robiłam. No i dam sobie takie właśnie nadzienie sobie, nam wszystkim, zrobię taki obiad, będzie jakaś odskocznia, będzie coś innego niż zwykle. To mięsko, tamte sałatki, bo Zbyszek kupił dwa woreczki, miks sałatek, bo myślał, że to będziemy wszystko jedli w Sylwestra, ale niestety, no ileż można we dwóch zjeść. Także on, w ogóle nawet ich nie ruszyłam. No. Tam jeszcze mam kukurydzę, troszkę groszku. No, coś tam się da, nie? Paprykę też Zbyszek kupił, ogórek zielony. To tak, po tym wszystkim takim ciężkim zjadłoby się coś takiego świeższego, to znaczy się lżejszego. Może ten wrap nie będzie taki lekki, ale to co w środku, nie? Te surówki takie. No, jeszcze mamy tą galaretę do zjedzenia. O, moja lodówka to prawie, że mrozi, także nie boję się, że coś się zepsuło. Także też jeszcze sobie zjemy później, ale takiego wrapa sobie zrobimy dzisiaj. Myślę, że jak się po jednym takim, czy nawet po dwóch, po dwa takie zje, to będzie chyba po jednym tylko, bo jeszcze mamy karpika, też trzeba zjeść. No, także nie przejmuję się właściwie dzisiaj obiadem, że tam muszę ziemniaki czy coś robić. Wieki zadowolona, jak długo ziemniaków nie ma. Zbyszek ostatnio też bardzo mało je tych ziemniaków. No, bułki, chleb, takie rzeczy to on lubi, to on jeszcze je, ale ziemniaków to on tak właściwie coraz to mniej, a czasami mówi, nie dawaj mi w ogóle ziemniaków. Także może będzie tak, że będziemy w dwójkę sobie tak bardziej niskowęglowodanowo jeść. Bo wiecie, keto to jest ciężko, żeby tak na dłuższą metę, tym bardziej jak on do pracy idzie, no to on tam sobie z sałatkami czy tam z jakimiś takimi rzeczami nie będzie chodził, tylko najlepiej, najwygodniej mu jest wziąć chleb, kromki z chlebem. No, ale tak w domu to już coraz więcej takich rzeczy, że jest jakaś nadzieja, nie? Tylko wiecie, to jest tak, że nie mogę naciskać. Z chłopem to jest tak, że musicie tak przeprowadzić swoje takie pomysły, rewolucje małe, żeby on myślał, że to on wymyślił, że to jest jego sprawka, bo zazwyczaj jest tak, jak chcecie coś na siłę, u mnie tak jest, jak chcę coś na siłę przeprowadzić, to ni hu hu, nie ma. Zaprze się jak byk, bo zresztą on jest pod znaku byka i nie da rady. Nic się nie da takiego przeprowadzić na siłę. Także trzeba to tak obrócić, żeby myślał, że on wymyślił. No, mogę to mówić, bo Zbyszek nie ogląda, a poza tym może i ogląda, tak po kryjomu, nie wiem, ale on wie, ja to mu już mówiłam nieraz, że i tak zrobi to, co się chce, to znaczy się, no nie do końca tak, nie? No, ale dużo rzeczy jest takich, że on po prostu potem stwierdza, że to jest dobre i tak będzie robił. No. Także zobaczymy, jak to będzie. No na razie to, ja na razie jem to, co oni, ale już niedługo mam nadzieję, że tak do końca tego tygodnia. Mówiłam, że w styczniu, zaraz po Nowym Roku, ale mam tam jeszcze te makówki, bo te makówki sama jem. A takie dobre sobie zrobiłam z orzeszkami, z wszystkim. Także to chcę zjeść, nie chcę wyrzucać, bo to, co mamy, nie było tego tak bardzo dużo, ale też szkoda, żeby wyrzucać, nie? Bo oni sami tego nie zjedzą. No, to trzeba im pomóc. Ale to już tak myślę, że jeszcze sobie zjem właśnie tego wrapa, jeszcze sobie może jakiś makaron zjem na obiad z czymś, tak żeby jak już przełamałam, to przełamałam, to sobie pojem tych dobrych rzeczy, żebym miała znowu dobre wspomnienia i żeby mnie potem nie ciągnęło już tak, nie? No nie wiem, czy tak macie, ale ja to tak mam. Także słyszycie chyba, jak pięknie tutaj świergolą te ptaszorki. No.
Nasza papusia też ostatnio bardzo dużo świergoli. W ogóle jak się przyjdzie, to nas wita, krzyczy. Jak się wstanie z łóżka, też krzyczy, woła. Także ona się taka bardziej zrobiła, teraz jak jest sama, może myśmy tego nie zauważali, ale taka bardziej mi się wydaje zrobiła taka kontaktowa. No. Nie wiem, czy będzie widać tam te ptaszeczki. Nie wiem nawet, gdzie one tam są. No, ale tak. A dzisiaj znowu stwierdziłam, kupiłam jej kilogram tego pokarmu, no ale co się okazało? Znowu tam muszą być larwy molna. Wiecie, ptaszek to zje. Tylko, że no, nie będę wyrzucała prawie kilograma pokarmu dla papugi, żeby iść kupić i znowu będzie to samo. Tylko muszę pilnować, żeby po prostu mi się to nie rozlazło. Mam to w pudełku takim plastikowym, z przykrywką plastikową, zamykane. To widzę, że się znowu takie wiecie, zbiera się w takie pary, te nasiona oblepiają coś. No to dzisiaj powyrzucam to, co widziałam, ale nitki się pokazują. Także jak wrzucam jedzenie jej tam, to staram się, żeby bez tego jednak było, bo mówi się, że ptaki zjedzą takie rzeczy, ale ona nie jest nauczona. W sumie tak jak ptaszki latają i zjadają, nie? Jak coś zje, no to zje, ale nie chcę, żeby mi to tam się roztegowało i potem się okociło na cały dom, bo 2 lata nie miałam chyba już muli w domu, takich spożywczych. To jest tak fajnie bez tych moli, nie? A nie, gdzie się otworzy, to mole spożywcze. Także nie chciałabym, żeby mi się tutaj rozmanoszyły. Kurczę, nic tym ptaszkom nie przyniosłam. Musiałabym kupić taką kulę albo coś. Karmik tutaj Zbyszek by mi musiał zrobić. To znaczy, on mi tu nie zrobi karmika. Ja bym musiała taką butlę 5-litrową zrobić. Wyciąć dziurę, już tak kiedyś było. I tam wsypywać im jedzenie, tak żeby koty nie dostały się, bo koty to tutaj polują na ptaszki. Ja nie chciałabym, żeby zapolowały na te ptaszki. Tym bardziej, że koty mają tutaj co jeść, bo żenia im tam daje, opiekuje się kotami. No ale one mają taki instynkt, że i tak polują, nie? No także mi nie jest szkoda, że nie mają co jeść, bo mają co jeść, mają frykasy, zajadają, tylko dla sportu polują na te ptaszki i to mi się nie podoba, bo już kilka razy mieliśmy tutaj ptaki zagryzione, nie? Kupa piór tylko. No, będę musiała pomyśleć nad jakąś butlą. Mam tam ten pokarm dla tych sikorek, one mi nie przylatują na balkon, to może tutaj zrobię im i im wsypię i będę miała przynajmniej cel chodzenia na działkę. Wsypywać im pokarm tym ptaszorkom, bo tutaj sobie latają. A jak tutaj będą miały jedzenie, to potem może i robaczki będą wyjadały mi z ziemi, nie? No. Także to wiecie, to jest transakcja powiązana, to nie jest tak. I teraz tam widzę, parę ogródków dalej sąsiedzi mają palmy. Oni tam też basen zawsze mieli. Nie wiem, czy tam stoi ten basen, tylko wypuszczona woda, zaraz wam pokażę. O, znowu się nie chce wyostrzyć. No. O, widzicie tą palmę tam, nie? No, tak. Znowu chmury zaszły. Naciągnęły na słońce. No, a ja sobie teraz pójdę przez las. Mam nadzieję, że tam też będą tak fajnie świergoliły ptaszorki. Pójdę sobie przez las do domu. Ważne, żebym miała spacer taki troszeczkę i coś nagrać, nie tylko w domu, nie? Może jeszcze coś po drodze nagram. Tu jest to, że nie ma tu teraz ludzi i mogę sobie nagrywać, nie muszę się chować z tym aparatem, bo jak się idzie, wiecie, w dużych miastach ludzie są przyzwyczajeni, gdzieś tam w Krakowie na plantach czy gdzieś, że ludzie chodzą i się nagrywają. Tutaj nie jest to tak, nie patrzą całkiem jak na dziwadło, ale różnie ludzie reagują. No. Także jak już nagrywam i ktoś idzie, no to już wiecie, ale tak jak mogę się tutaj nagrać, to potem najwyżej wam tylko widoczki nagram, chociaż takie smutne te widoczki z lasu, no bo to jest jeszcze środek zimy, można powiedzieć. Tutaj strasznie dużo znowu zrzuciła tych igiełek sosna. Już myślałam, że fajnie na wiosnę się wyczyściła i już
wszystko zielone, ale widzę, że ona się po prostu na zimę czyści, oczyszcza się z tych, jest bardzo dużo na ziemi, będę miała co potem tutaj wybierać z ziemi, bo to też i zakwasza ziemię. No i jest bardzo dużo na ziemi tych igieł, nie? No a jak ja to widzę, to ja bym to obierała. Wiecie, ja mam taki instynkt taki, że to trzeba poobierać. Jak nie, to potem we włosach mam. I potem się tak nagrywam i ani nie wiem o tym, nie? No. Także patrzałam dzisiaj znowu na moje cebulkowe i nic tutaj nie wyłazi. Tak się troszkę z góry nie będzie mojej brody widać, nie? No. Cebulkowe na razie nie wychodzą tu na działce. Tu jednak jest troszkę chłodniej niż tak wyżej. I od lasu, i w ogóle. Także na razie nie wychodzą. Tu zawsze jest chłodniej, tu na dole, bo u góry to... My jesteśmy w takim dole z tymi działkami, a u góry działki mają zawsze, ja już wam kiedyś mówiłam, z tydzień, dwa tygodnie są wyprzedzają, jeśli chodzi o wegetację, niż tu. Także to nawet nie jest złe. No. I tak, jak tak patrzę, chodzę, to już mi się tak, wiecie, włącza, nie żeby już robić na działce, nie, ja taka szybka to nie jestem, nie? Ale tak już sobie powoli, już mi tam świta, żeby coś sobie tu planować, co sobie zrobię, może sobie kiedyś usiądę i napiszę, co bym chciała zrobić na działce, niekoniecznie kiedy co zrobić, tylko co bym chciała zmienić i potem będę mogła sobie to odhaczyć. Tak sobie myślę, tak sobie teraz wpadłam na to. No, już mówiłam Zbyszkowi, jak byliśmy ze Zbyszkiem, że te maliny, to mi będzie musiał coś, jakieś podpórki porządne zrobić, bo one się będą rozrastały. I nie wiem, bo na tych malinach, jak je kupowałam, w Dino je kupowałam i w Obi chyba, w Castoramie, to tam nie było napisane, czy to są jednoroczne, czy nie, bo wiem, że jedne maliny są takie, że trzeba ścinać i wyrastają nowe i na tych jednorocznych pędach są owoce, a inne są takie, że dopiero na tych dwuletnich są owoce. Także nie ścinałam tych malin i jeżyn, które tam gdzieś z tyłu są. Tam, no, tutaj są. Nie ścinałam ich i zobaczę, no bo w zeszłym roku nie było żadnych owoców na tych malinach. To też może być dlatego, że one szok przeżyły, że poszły do ziemi i tak dalej. Zobaczę, jak w tym roku, jak będą wypuszczały i z których pędów będą ewentualnie owoce, nie? To się zobaczy, no bo bardzo bym chciała jednak te owocki mieć swoje, bo maliny są bardzo drogie teraz. Taki koszyczek koło 18 zł, takie małe, nie wiem, ani pół kila tam nie ma. No to było strasznie drogo przecież, nie? A jeszcze jak się kupiło, to u góry były ładne, a na dole były już takie podpsute. No a wiadomo, że to się nie da, nie sprzedają wam tak, żeby przesypać to do woreczka, bo wtedy widać, tylko w tym koszyczku, bo maliny są delikatne. No, to bym chciałabym mieć swoje, no tych, jak one się nazywają, borówek już miałam parę. No to tak było parę owocków, no ale to na pierwszy rok, nie wiem, bym musiała chyba je poobcinać. Poprzycinać je, żeby się rozgałęziały. Chyba to zrobię tak w lutym, czy kiedy poczytam jeszcze, dowiem się dokładnie, co zrobić z tymi borówkami, żeby one się rozgałęziły, żeby były gęściejsze i żeby miały dużo owocków. No, bo to jednak boróweczki też nie należą do tanich. Zresztą, co dzisiaj należy do tanich rzeczy, nie? Nic. Jakbyście nie patrzyli z jedzeniem, tak zawsze, to i tak zawsze będzie drogo. Jakby się nie patrzało. No. Także zobaczymy, jak to będzie w tym roku. Ja jestem pełna optymizmu, czego nie było w zeszłym roku. Także mam nadzieję, że będzie dobrze, a nie, że to coś mnie myli, nie? Chociaż mnie mój instynkt tak raczej nie myli. Instynkt to inaczej się nazywa. Ale ja już kilka razy właśnie zauważyłam, że trzeba słuchać swojego takiego wewnętrznego głosu. Uciekło mi słowo, dlatego mówię tak, bo wiem, że to się inaczej nazywa. No, dobra, ja się tu jeszcze podelektuję troszeczkę tymi ptaszkami, no i będę szła dookoła, tak żeby przyjść do domu, jak Zbyszek przyjdzie, żeby od razu te wrapy zrobić, żeby miał od razu jedzonko, żebyśmy zjedli. No i to
tak będę dzisiaj bez śniadania na to wychodzi, ale to nie szkodzi. Tyle ostatnio najadłam się, że mi tu kulka znowu w okolicach żołądka. Mam taką kulkę, a tam już miałam fajnie pusto. Także wiecie. No ale jak skończę z tymi mącznymi rzeczami, to myślę, że powoli, powoli i taka opuchlizna z ciała zejdzie, bo czuję się taka opuchnięta. Ja na wadze nie przytyłam dużo, kilogram chyba czy półtora, ale czuję się taka. No to mąka robi, nie? Chociaż ja dużo tej mąki nie, no ale ciasta jem, to trzeba przyznać. Te ciasta, no teraz się najem tych ciast i potem będę miała spokój. Na Wielkanoc, tak sobie już myślałam, tak już sobie tutaj marzę, bo wiecie, jak tu widzę ogródek, nie? Wiosna, robota, Wielkanoc, to się wszystko łączy. No to tak sobie myślę. Babkę zrobię naprawdę malutką. Tą babkę zrobię. Jak robiłam w zeszłym roku chyba z pół kila mąki, to zrobię teraz jeszcze z połowy, bo tą babkę nikt nie je. Nie chcą suchej babki, a ta babka drożdżowa, ona jest przepyszna, ona jest inna niż babki drożdżowe normalnie się piecze. Tam jest dużo żółtek. Wyście się dziwili, tyle żółtek do babki drożdżowej. Taki przepis mam jakiś prababci. Także zrobię takie proporcje jak są, tylko że po prostu jeszcze o połowę mniej. Tak, żeby mieć taką małą babeczkę, to może się zje, nie? Już nawet im mówię, ona jest taka pyszna i pulchniutka i w ogóle. Już mówiłam, to jak nie chcecie tak samej, to sobie z dżemem jakimś zjedzcie. No ale wiecie, w święta to każdy, no, jest dużo tego jedzonka. No i tak sobie pomyślałam. No ale tak jeszcze o Wielkanocy, to już nie będę już teraz planowała, jakie ciasta na Wielkanoc. Tak sobie teraz myślę, Gabrysia, opanuj się, dopiero mamy pierwsze dni stycznia. Jeszcze nie zjadłaś bożonarodzeniowych ciast, jeszcze piernik został, a ty już myślisz o Wielkanocy, nie? No. Ale tak to jest, jak się taka fajniejsza pogoda zrobi, taka pogoda bardziej wiosenna, to człowiek już wybiega z myślami. I właśnie tak myślę, że fakt, trzeba troszkę tam planować, coś myśleć o przyszłości, ale my często robimy ten błąd, że myślimy o przyszłości, nie żyjemy tym teraźniejszością. No, ja tak mam przynajmniej i muszę się nauczyć tego, żeby cieszyć się właśnie teraźniejszością. Troszkę tam myśleć o przeszłości, no bo to trzeba, ale cieszyć się tym, co jest teraz. Że jestem na spacerze, no fakt, że jest jakaś anomalia pogodowa, bo jest za ciepło jak na styczeń, ale za chwilę to będzie wszystko wracało do normy. Jeszcze już zapowiadałem jakieś śnieżyce, wprawdzie chyba nie u nas na Śląsku, tylko tam bardziej Białystok, tamte rejony, ale no jeszcze będzie zimowe, nie? I nie ma co myśleć do przodu, tylko trzeba się cieszyć teraz tym, co jest. Jeszcze mam choinkę, jeszcze mogę kolędy śpiewać przecież. Wam tam już nie będę tak puszczać tych kolęd, bo zauważyłam, że dużo twórców odeszło, już nie ma świąt, nie ma żadnych melodyjek świątecznych, ani nie pokazują. Chociaż nie wszyscy, bo widziałam, że jeszcze dużo ma choinki pokazują. Ja was będę bombardować moimi choinkami do, tak jak mówiłam, do lutego, nie? No. Ale właśnie trzeba się nacieszyć tym czasem teraz, że to jest taki czas świąteczny, tym bardziej, że jeszcze Trzech Króli jest przed nami. No, mam troszeczkę jeszcze planów też i wyjazdowych, w sensie na krótkie dystanse, nie gdzieś tam daleko, ale nie wiem, czy mi się to uda zrealizować w końcu, bo mam obiecane dwa wypady, to znaczy ja obiecałam. Także no, trzeba będzie się z tego wywiązać też, nie? No, ale mam nadzieję, że zdążę. No, także też mam współpracę, muszę nagrać, bo to też teraz na dniach będzie. I też się muszę wywiązać z tego, nie? No, także nie wiem, co tam dzisiaj po południu w kuchni będę, na jaki temat będę mówiła. Mam nadzieję, że mi przyjdzie jakiś fajny pomysł, ciekawy, żeby nie klepać trzy po trzy, nie? No, zobaczymy, jak to będzie. Na razie cieszę się tym, że jestem na działce, że ptaszki śpiewają, przejdę się spacerkiem do domu i tak będzie i trochę ruchu, bo ostatnio tego ruchu to nie było zbyt dużo takiego, wiecie, w kuchni ten ruch to nie jest ruch taki, nie? No, a samochodem też się dużo jeździło, także teraz troszkę, tak sobie postanowiłam, żeby sobie codziennie robić jakiś spacerek. No jak będzie padało, to wiadomo, że nie będzie mi się chciało iść na spacerek. Dzisiaj bez czapki, mam nadzieję, że nie przypłacę bólem głowy, ale pewnie bym się pociła w tej czapce jeszcze dzisiaj. Jest fajnie.
W razie czego zawsze kaptur mogę założyć, nie? No, teraz wam pokażę jeszcze chmury, jakie są, ile... Boże, ile ja to mówię? 21 minut. Mas. No nie, obiecałam, że nie będę mówiła tego słowa. Dobra, pokażę wam jeszcze, jak pogoda, jakie chmury naciągnęły. Popatrzcie, jakie chmurska naciągnęły. Przepraszam za mój kaszelek, ale chyba mnie trochę... Tutaj takie piękne niebo, ptaszki sobie świrują, jakby to Agusia powiedziała. Latają sobie, takie ładne niebo, ptaszeczki śpiewają. A idziemy tutaj w stronę, jak jest zachód, południowy zachód. No to patrzcie, coś się dzieje. Jakie chmurzyska. Dzisiaj z tego deszczu nie będzie, może pod wieczór już zacznie padać, bo nie wiem, czy jutro ma padać, czy kiedy. No, i tak. Nie wiem, czy tu wam za dużego nie zrobiłam tego. Wiecie, przybliżenia, nie? No, sosna fajnie wygląda. Miał Zbyszek ją troszeczkę poprzecinać w tym roku i nie poprzecinał u góry. Boję się, żeby ona za wysoko nie szła. Trzeba będzie to zrobić w tym roku. Te górne gałęzie. I tutaj chcę też, żeby mi za szeroko nie szła. Czekajcie, tak będzie chyba lepiej widać. O, nie chcę, żeby ona mi się na pół działki zasłaniała, bo wtedy cień jest i nie chce rosnąć. I tak ma korzenie już pewnie pod całą moją działką i ciągnie wodę z nich. No, ale taka sosna, dobrze mieć taką sosnę. Można sobie herbatkę zrobić z sosny, z igiełek. Można sobie kąpiel zrobić z igiełkami, to znaczy się z wywarem z igiełek. Bo z igiełkami, no to wiecie. Jeszcze szunie są. No tam z tyłu jest tak wysoko sosna od sąsiada. No i właśnie nie chcę, żeby moja tak poszła do góry. On ją tu na dole poobcinał, a u góry jest taki pędzel. Znaczy się pędzel, to nie pędzel, to porządna sosna. Ale ja bym tu chciała te co cięższe gałęzie przerzedzić i tu na dole kilka gałęzi na dole obciąć, te całkiem pierwsze, które są, bo one jak się przechodzi, to drapią po głowie i nie idzie nic zrobić. A wiadomo, że one jeszcze się przedłużą, nie? Jeszcze będą dłuższe. Nie wiem, chyba w tym roku nie będę też obrywała tych pędów, bo jeszcze mam syropy z zeszłych lat, więc to by było bez sensu chyba. Chyba, że sprawdzę, ile tam jest, to wiecie... No bo jak jeszcze są te syropy i nawet nalewkę sosnową mam, no to da mi odpocząć. Ale dolne trzeba będzie poobcinać, żeby tu po prostu było troszkę jaśniej, dało się przechodzić, a u góry, żeby nie szła za bardzo do góry, też tam trzeba będzie ją przystopować. Zbyszek będzie musiał tam wejść. No i właśnie jak poobcina... O, a z tej strony jest taka lichutka. Tu od północy... Ona ma lichutkie te gałązki. I boję się, że jak to w tamtą stronę się przegina, że ona się potem kiedyś wywróci. Tam trzeba będzie parę tych gałęzi uciąć, żeby to nie było ciężkie na tamtą stronę, tak. Żeby ona mi się nie przewróciła, nie? No, przy jakichś większych wiatrach. Dobra, słoneczko... Oj, na kieszeniu nadepa. Moja różyczka. No, ale nie złamała się. Jeszcze słoneczko próbuję, za chwilę nadejdzie ta chmura. Także ja się z wami teraz się z wami żegnam z działki, no jeszcze nie całkiem. No chyba w domu się dzisiaj za długo nie będę nagrywała, bo już jednak troszeczkę się nagadałam tutaj. Zobaczymy, co tam dzisiaj w domu się nagra, nie? No taki będzie bardziej chyba vlog spacerowy. No. Dobra, to ja idę szukać, czy tu są jakieś butle 5-litrowe, bo miałam takie 5-litrowe butle, ale wykorzystałam je inaczej. Zrobiłam z nich mini szklarenki kiedyś, jak coś tam siałam na wiosnę. To je poprzecinałam. A teraz się już nie kupuje tej wody 5-litrowej, chyba że specjalnie kupię 5-litrową wodę, żeby zrobić karmik dla sikoreczek na działkę. No, to by było na razie.
Idę sobie takim troszeczkę szybszym marszem. Stanęłam na chwilę, jak widać. No, powiem wam, że jednak chodzi troszkę ludzi i z tego, co tak spotkałam, to już spotkałam tylko dwie panie. Jedna starsza, jedna mniej więcej chyba w moim wieku, sobie szły z kijkami i jeden pan z psem. No, z takim większym pieskiem. No, a teraz akurat w tym miejscu, gdzie jestem, to jestem na razie sama, ale ja jestem już blisko osiedla w sumie. Oni poszli w drugą stronę, tam się przywitałam, pogadałam troszkę z panią. Starsza ta pani powiedziała, że ona tu chodzi, ona już dzisiaj 6 km zrobiła tutaj po lesie i ona tu chodzi i nie ma się czego bać. No i że nie mam się bać, mam chodzić sobie po lesie. Oczywiście, no nie będę się zagłębiała gdzieś głęboko w las, ale tutaj jest naprawdę fajnie. Cisza, spokój, tylko że ptaszków że nie słyszę. Ptaszki bardziej były na tym, przy ogródkach, albo tam mają więcej do zjedzenia, wiecie, na tych krzewach owocowych i w ogóle to tam jednak mają co zjeść, nie? To tam sobie latają, a poza tym ludzie też i tam na działkach dokarmiają też chyba ptaszki, no. Przez moment straciłam orientację, ale tylko przez moment, już wiem, gdzie jestem, także za chwilę jeszcze trochę i będę wychodziła z lasu. No fajnie by się pochodziło, ale wiecie, za chwilę się będzie szarówka robiła. Teraz jak nie ma liści, to widać, jak jest tutaj ukształtowany teren. Właśnie tutaj taka górka, a przy tym też było widać górka, ale jak tamte krzewy miały liście, no to po prostu była taka zielona ściana tutaj, nie? No tak samo tu. Dużo połamanych jest już. O, tutaj taki jest taki rów. O, tutaj jak to drzewo wejdę i tam jest taki bardziej rowek, rów, górka, a tutaj znowu jest usypana górka, tego tak chyba nie widać w kamerze. No. A tu jest ścieżka taka leśna, wydeptana przez ludzi i sobie idę tą ścieżką. No, fajnie by było, jakbym sobie tu mogła iść w śniegu, oczywiście nie w śniegu po kolana, tylko że tak mi się marzy, żeby był taki śnieżek, wiecie. No tak, z 10 cm śniegu, tak minus 3, ubity tutaj, tak jak ludzie tu chodzą, to ubity taki śnieg i tak sobie iść lasem. Jak był poprzedni śnieg, to nie miałam czasu po prostu po lesie chodzić. Teraz to by się fajnie szło, to też by było fajnie widać ukształtowanie tego terenu. To nie jest taki płaski las. Tu jest góra. Może ja z dalsza zrobię, ale z dalsza to bardziej pływa obraz, jak się idzie. No. O, i tam są górki, dolinki. No. Także tak tu wygląda. Tu już widać, że śnieg przycisnął te liście i są takie już uleżane z boku. No i tak. Teraz wychodzę, tutaj będzie takie jakby skrzyżowanie. Zobaczymy, gdzie my wyjdziemy. A, wiem. Ja tutaj wróciłam, ja kółko zrobiłam. Ha! Zrobiłam kółko. Małe. Bo przyszłam stamtąd, coś mi się pokręciło, przez to, że z tą babką gadałam. Poszłam tam jeszcze dalej, a w sumie przyszłam tutaj tą stroną, co tutaj są dziki. Lubią chodzić, tam się dalej, tam się kiedyś ukrywały. Miały swoją tą sypialnię, myśmy mówili sypialnia dzików. Już wiem teraz, mi się pomieszało, myślałam, że jestem troszkę w innym miejscu, ale to nie szkodzi, już teraz wiem jak iść.
żeby wyjść tam, gdzie ja chciałam. Bo tutaj, jak będę szła prosto, to wyjdę na domki. Tam, gdzie chodzę do hortensji. A tam nie chcę wyjść, tylko odbiję. Przyjdę tak, jak przyszłam. Odbiję sobie w bok. Ujechałam troszkę. No i potem będę musiała kawałek prosto iść i znowu skręcić w lewo. Ach, Gabrysia, Gabrysia. Coś mi się tu... Coś ta moja orientacja, coś nie bardzo. A zawsze tutaj chodziłam po lesie i nie gubiłam się. Nie było problemu z orientacją. A teraz coś tu się nie zgadza. Nie. Znaczy teraz wiem, gdzie jestem, nie? I pójdę, tak jak mówiłam. No, nie będę całej drogi pokazywać. W każdym razie, jak oglądacie ten filmik, to znaczy, że dotarłam do domu, że się nie zgubiłam. Tędy szliśmy ostatnio ze Zbyszkiem. I pokazywałam wam, że był zachód słońca. Teraz jeszcze do zachodu jest trochę czasu. O. Ojejku, przepraszam, tam dmucham wam prosto w ten. I to słychać? Ale wiecie, moja kondycja to już troszeczkę nie bardzo. Ostatnio się dużo jadło. Mało się ruszało, no bo to co w kuchni, to jak mówiłam, to wiecie, ile ja mam ruchu w kuchni. 3 kroki w lewo, 3 kroki w prawo. I to wszystko. No. A wcześniej po sklepach samochodzikiem się jeździło i chwała temu, że mogłam sobie tym autem pozwozić wszystko, a nie latać z wózkiem i na piechotę wszystko przywozić. No. Także. Tak. Idę. Nawdycham się świeżego powietrza. Będzie dobrze. No. To na razie. Na razie kończę, dlatego że za bardzo pewnie dyszę. A wiem, że to ludzi denerwuje. Mnie to samo denerwuje, jak ja słyszę, jak ja dyszę na tym. No. Tu jest to drzewo z tymi opieńkami, co wam ostatnio pokazywaliśmy. No. I ja bym tu musiała teraz skręcić, bo stąd przeszłam. Tam prosto wyjdzie się na domki. A ja idę tu. Tak. Tutaj przedtem nie było tego drzewa zwalonego. Teraz jest zwalone drzewo. O tak. Tędy też dużo chodziłam. Tu jest ten kapliczka, kiedyś tutaj była. Tylko zostały fundamenty. I nawet już się nie da odczytać tego, co tutaj na kartce, bo ktoś tutaj dał taką karteczkę, wydrukował. My to mamy gdzieś nagrane. W tym miejscu stała kaplica. No. Ale to już kiedyś wam pokazywałam w poprzednich latach. Dobra, idę dalej. Już wiem, gdzie jestem teraz. Ja wiem, że przedtem też tak mówiłam, nie? No, ale... Dobra. To na razie. No i wyszłam na to miejsce. Ja już byłam tak blisko, to znaczy się tych domów nie widziałam, tylko byłam dalej. Ale mi się tak kierunki pomyliły, że myślałam, że to jest tam, gdzie była kiedyś leśniczówka, a ją porozbierali. Ja to z daleka te lampy widziałam i samochody. Sam myślałam, muszę przeprowadzić tutaj Zbyszka i Wiki, bo coś tu się dzieje w lesie. Lampy już postawili, samochody, może tam wybudowana jest fajna nowa leśniczówka. No i myślę, że nie idę tu w tą stronę. Idę dalej prosto. No i dlatego troszkę namieszałam. No. Ale teraz to już pewnie sami poznajecie, gdzie ja jestem. A zwłaszcza osoby stąd. No. Ja po prostu myślałam, bo przyszłam teraz stąd, a ja myślałam, że ja przyjdę stamtąd. Tak mi się coś namieszało.
Ja myślałam, bo ja chciałam stamtąd przyjść. No. A teraz to już idę tutaj wzdłuż ulicy. Tam nie, zaraz jest szkoła. I tam powyżej będę wychodziła z lasu. No i potem już przez osiedle do domu. Jeszcze o Dino zahaczę, o ten pieprz i czosnek, bo tego właściwie tylko mi brakuje. No. Zaraz będziecie, na pewno już poznajecie. Tutaj często chodziłam i w różnych porach roku. I ze Zbyszkiem, i z Wiki chodziliśmy i nagrywaliśmy. Tylko przeważnie to szliśmy w tą stronę. A ja idę teraz odwrotnie, ja teraz wychodzę. No. I tak. Nie ma strachu. Znajdę się, tylko kurczę, coś mi się... Ja nie wiem, to przez to, że z tą babką gadałam i musiałyśmy skręcić, jak z nią gadałam, nie zwróciłam uwagi, wiecie? No, potem ja poszłam do przodu. Tu są te dziury takie. Zapadliska. No. I ja po prostu źle poszłam. No, a teraz już się będę wyłączała. Jeszcze wam tylko trochę pokażę, bo już tutaj to już bardziej chodzą. Tu więcej ludzi częściej chodzi. Tutaj tak przejść tą drogę, nie spotkać nikogo, no to rzadko, rzadkość. Widzicie, już tam też znowu z pieskiem idzie, bo to jest przy osiedlu, jak widać. Tu jest szkoła i tu jest już osiedle. Także tutaj ludzie z pieskami też na spacery chodzą. Po co pod blokami mają robić, jak mam do lasu? Nie, no w lesie to nie muszą zbierać. Zwłaszcza na poboczu, no bo na tej drodze to tak głupio by było wejść w coś, nie? No, dobra. To ja na razie się wyłączam. Nie chcę filmować, tam pani idzie z pieskiem. No i już wychodzę tutaj. Tam przyszłam stamtąd. I już teraz wychodzę w stronę osiedla. A tam na drugim końcu jest ta leśniczówka, o której myślałam, o której wcześniej mówiłam. Tak mi się pomieszało. Czasami tak jest, że tak się człowiekowi pomiesza, ale na szczęście wszystko wróciło do normy. No, dobra, to ja wychodzę teraz już z lasu. Za chwilę będzie Dino i sobie zrobię zakupki. Tutaj jeszcze mam taką tablicę i to już wam kiedyś też pokazywałam, ona już spłowiała jest. A tutaj jest mapka okolic. No. No, wróciłam już do domu, cała i zdrowa. I teraz będę robiła te wrapy. Dawno tego nie robiłam. Robię to tak, jak sobie wymyśliłam. I zaraz zobaczymy, jak to będzie smakowało. Stoi tutaj ten opiekarz, to jest właśnie do... Zapomniałam, jak się nazywa to, coś tam robi, ten chlebek taki. Ale pomyślałam sobie, że potem na koniec się to tak... przygrzeję. Najpierw sobie wszystkie zrobię. Oczywiście każdy placek z osobna na chwilę ma być w mikroweli. Mięska mam tutaj tyle. To już też było zagrzane. A tutaj sobie mam paprykę, ogórek zielony, ogórek konserwowy i por pokrojony. Tutaj mam resztę marchewki. Groszek i kukurydza. Tutaj mam tą paprykę taką, co robiłam na zimę, do chleba czy do mięs, majonez i ketchup. No, mam ten czosnek suszony, także coś się z tego... A, jeszcze co mam? Jeszcze mam tą miks sałat, muszę to otworzyć. I do tego też tak będę dopełniała, bo... Chcę zrobić 6 tych wrapów, dla każdego po 2 wrapy. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie, nie? Mam nadzieję, że to będzie dosyć takie, że się człowiek naje. O. Także teraz już tutaj pokażę, jeden placek mi się już tam podgrzał. Ja od razu dam następny, a tu już pokażę, no co, nie w tą stronę. Tu już to, co się dzieje na tym, będę pokazywała, nie? No, tu mam ten placek już ciepły. A następny już tam zaraz włożę. Mam takie czerwone, znaczy pomarańczowe i zielone. Na razie te pomarańczowe tortille będę dawała. Tortille, tortille, nie wiem jak to się tam mówi.
na kilkanaście sekund. Teraz to trzeba będzie łyżką najlepiej posmarować, ale tutaj to mi się... O! Tu chyba będę potrzebowała parę łyżeczek, żeby do każdego... Tutaj troszkę tym obsmaruję, zamiast takiego sosu. I łyżeczki. Ja, znając siebie, to ja znowu będę wszystkiego za dużo tam cisła, więc muszę się opanować, żeby za dużo nie cisnąć, bo potem trzeba będzie jakoś zamknąć, nie? Dam tutaj troszkę tego, tej sałatki, troszkę mięska. Ja to rękami będę robiła, no bo to, co się da rękami, to rękami. Trochę mięska. I teraz tak, ogórka, tego, tak tylko na środek, bo to trzeba będzie potem, nie? Tak, jeszcze troszkę tego, no tutaj to już trzeba będzie łyżeczką, bo się nie da inaczej, nie będę tam paluchów tak wtykać. Troszkę kukurydzy. Troszkę groszku, mam nadzieję, że tam jest chyba widoczny, nie? I mój brzuchol jest widoczny. Ale to nie ma być, znaczy się nie musi być, bo ja tam ukrywać nic nie będę. Ja to się, aha, jeszcze teraz tutaj damy troszkę majonezu. Na to. To się i tak zmiesza tutaj. I keczupu. Tak. I będę się starała to tak pozamykać. Czekajcie. Tak to zamknąć. Będę chciała to tak zamknąć. Nie wiem, ten pierwszy zawsze najgorszy. I do tego to potem włożę. Chyba muszę to bardziej zrolować, te następne. No. Na razie sobie go tak ułożę, żeby mi się, wiecie, nie otwierał. Tu mamy następny placuszek. Mam nadzieję, tak myślę, że ten ostatni to mi najlepiej wyjdzie, nie? Ta papryka. No i już ostatni zielony placek. I za chwilę będę to... Oj, ale mi tutaj się poleciało. Za chwilę będę włączała ten opiekacz. To powinno być takim normalnym opiekaczem, ale takiego normalnego opiekacza to ja nie mam. No i teraz sobie tutaj nałożę tego. Jeszcze zostało tej sałatki, mięska też jeszcze zostało. No ale jeszcze dwa placki zostały. Jakby ktoś był głodny, to będzie można dorobić. Tak. Tutaj te ogórki się wymieszają, troszkę tej papryki.
mam też jeszcze też przecież ten troszkę czosnku. Soli tu nie daję, bo te sosy to one tam swoje mają, to nie trzeba. Się też troszeczkę powinno rozlać. Zobaczymy, czy to tak pójdzie, tak jak ja sobie to wymyśliłam w tym, to opiec tak, nie? No. Taką jakby rolatkę i zaraz to będziemy włączać. Bo to jest takie, że jak włączę, to już się grzeje. Nie ma jakiegoś przełącznika. No i spróbuję tutaj położyć, tylko tak przykryć. Nie będę tego zaciskała. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Widać to, widać to, nie? No. I tu mam talerz z tymi. No i spróbujemy, jak to się, czy to tak się da. O, oj, tutaj już ucieka z tego. Nie wiem. Tak. I tak. I tylko to tak przycisnąć, żeby to tylko grzało z góry. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Chwilę poczekam, niech to się rozgrzeje i niech się zrobi. Aż mi się rumieńce zrobiły. No i potem będziemy jedli. Mam nadzieję, że to wyjdzie dobrze, że to będzie smaczne i że to tak, no, opiekarz by się przydał. Ja już kilka razy mówiłam, że trzeba by kupić. Potem sobie myślałam, a ja i tak jestem, nie jem takich rzeczy, to niepotrzebne, no ale nie tylko ja jem tutaj, tylko wszyscy. Na takie to by się przydało. Taki mały opiekarz właśnie, żeby takie robił, wiecie, prążki. No. Także na razie zobaczymy, jak to wyjdzie. I będziemy mieć taki fast food troszkę w domu, ale taki domowy. No to jedynie co te placki są kupne, nie? Takich placków nie robiłam, ale ta reszta troszkę sobie pofolgujemy. No, to by było na razie tyle. Potem wam ewentualnie, jak nie zapomnę, pokażę, jak to wyszło. No i później to już chyba tylko kartka z kalendarza zostanie i posiedzonko w kuchni, chyba niedługie, bo coś mi się zdaje, że tego dzisiaj troszeczkę ponagrywałam, nie? No, mam nadzieję, że wam się podobał taki vlog, ale to jeszcze nie jest koniec. To teraz ja już tutaj troszeczkę sobie ogarnę, sprzątnę w międzyczasie, jak to się mi tam grzeje, bo nie lubię zostawić takiego bałaganu w kuchni. Lubię mieć to na bieżąco posprzątane. No, a wiecie, że moja kuchnia mała, to w takiej małej kuchni to raz, dwa idzie zrobić bałagan i potem się nie ma gdzie jak ruszyć, nie ma gdzie co jak odłożyć, nie? No, dobra. No i tam już poszli jeść, a tutaj pilnuję jeszcze tych dwóch, ale można to jeść nożem, widelcem, a można jeść tak. Tu mi się taki ślad zrobił, ale to specjalnie nie, bo tym mogłoby mi to przeciąć, nie? No i tak w środeczku wygląda, to jest dopiero początek, a tam dalej będzie jeszcze więcej tego dobrego. Jest takie masywne, można sobie jeść, także życzę smacznego, jak coś jecie. No i kartka z kalendarza na 4 stycznia. No wiadomo, jest to czwarty dzień tego roku, tego nie trzeba mówić, jest to środa. Imieniny obchodzą Aniela, Eugeniusz i Rygobert. Wszystkim, którzy obchodzą swoje imieniny, ale także i urodziny. A znam osoby, które w tym dniu obchodzą i urodziny. Życzę wszystkiego najlepszego, dobrych ludzi wokół siebie, szczęścia, zdrowia i słodyczy. A teraz przysłowie. Gdy w Eugeniego lód albo woda, taka będzie i lipcowa pogoda. Słońce. Świt o 7.01, wschód o 7.41,
Zachód słońca 15.40 i zmierzch 16.20. Nietypowe święta to Światowy Dzień Braille'a i Dzień Spaghetti. To już wiem, co jutro będzie na obiad. A cytat dnia: bądź dla innych słonecznym zegarem, odmierzaj dla nich tylko słoneczne godziny. I to powiedziała Małgorzata Stolarska. I to wszystko w tej kartce z kalendarza. No i przychodzę już na zakończenie, bo składam sobie ten filmik i widzę, że jest już bardzo dużo minutek, także już jest godzina. Nie chcę przedłużać, a wiem, że jak pójdę do kuchni, no to na pewno znowu się zrobi co najmniej godzina 20. Także nie przedłużając, kończę dzisiejszego vloga, a posiedzonko w kuchni to pewnie jutro zrobimy. No, takim widoczkiem choinkowym. Robię też teraz jednocześnie i składam vloga, i będę robiła intro do tego właśnie vloga, także dwie rzeczy naraz. No ale cóż, dzisiaj troszeczkę i pochodziłam na świeżym powietrzu, tam byłam 2,5 godziny i zrobiłam prawie 9000 kroków, no to już coś, nie? No, potem jak przyszłam, to się najadłam. Ja zjadłam dwa te wrapy, Wiki nie dała rady, tylko jednego zjadła, a Zbyszek, ty zjadłeś tego drugiego całego, nie? No, ale z ledwością, tak, że one syte, tym bardziej, że to było z mięsem, to te wrapy były syte. No, także dzisiaj już więcej nie będę się tutaj rozgadywać. Mam nadzieję, że jutro to nadgonię, nie? No, także dziękuję Wam za dzisiejszy dzień, za to, że jesteście, za te wszystkie komentarze, które piszecie. Staram się na bieżąco odpisywać dzisiaj. No i zapraszam na następny vlog. Bajo, bajo i pa, pa. Do jutra. Pa!